Liczby pierwsze. Pierwszym problemem jest sprawdzenie, czy zadana liczba jest liczbą pierwszą. Napiszmy funkcję czy p, która zwróci nam informację, czy taka liczba jest liczbą pierwszą i wywołajmy ją dla liczby 97 oraz 98, wypisując na ekran wynik wywołania. Dobrze. Jeżeli nasze a w tym wypadku jest mniejsze od 2, ktoś wprowadził omyłkowo, to zwracamy oczywiście false, czyli fałsz. A teraz musimy sprawdzić wszystkie dzielniki danej liczby. Od 2 aż o liczbę o 1 mniejszą. Jeżeli ta liczba dzieli się przez nie, to znaczy, że nie jest liczbą pierwszą. A zatem od i in range od 2 do tejże liczby, pamiętajmy, że tu jest nawias domknięty, czyli od 2 włącznie, tu jest nawias otwarty, do a mniej 1, będziemy wykonywać następujący test. Jeżeli nasze a dzieli się bez reszty przez chociaż jedną z tych liczb, która będzie jej dzielnikiem, bez reszty, wówczas musimy zwrócić false. Natomiast jeżeli przejdę ten test i żadna z nich nie będzie dziennikiem, to na sam koniec zwrócę true. I to już wszystko. Spróbujmy to wykonać. Rzeczywiście, dla pierwszej wartości 97 liczba pierwsza true, dla drugiej false. Czy rzeczywiście musimy jednak przeszukiwać liczby od 2 aż do liczby o 1 mniej testowanej liczby? Nie. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób zastanawiamy się, czy liczba jest pierwsza. Poszukujemy takiego dzielnika, który w iloczynie z inną liczbą całkowitą da właśnie tę liczbę. W związku z tym musi istnieć para takich liczb całkowitych. Dla 100 oczywiście może to być 10 razy 10, ale zacznijmy od najmniejszej. 2 razy 50, potem 4 razy 25, 5 razy 20, 10 razy 10 i gdybyśmy a zwiększali dalej, to byśmy zaczęli używać tych samych liczb. Teraz byłoby 20 razy 5, potem 25 razy 4 i 50 razy 2. A to oznacza, że wystarczy przetestować tylko te 4 o te 4, bo te 4 dla nich automatycznie także się testują. A to rodzi wniosek, że przetestować należy tylko dzielniki do pierwiastka z szukanej liczby, do 10 włącznie dla 100. I tak zoptymalizujmy nasz algorytm nie do a, tylko do a do potęgi 0,5, co oznacza pierwiastek kwadratowy z tej liczby. Oczywiście funkcja range musi mieć liczby całkowite, więc zamieńmy to na liczbę całkowitą i uzupełnijmy w prawo do jedności, żeby nie pominąć tegoż pierwiastka. Pamiętamy, że to jest nawias otwarty. Czy nasza funkcja znowu zadziała prawidłowo? Tak jest. Innym zagadnieniem jest wyszukanie wszystkich liczb pierwszych w przedziale od 2 do n. Przyjmijmy roboczo, że n równa się 100. Stwórzmy też tablicę, która będzie przechowywała informacje o tym, czy dana liczba jest pierwsza. Na początek założymy, że wszystkie są pierwsze, czyli wartości tej tablicy to będą same jedynki albo same wartości true, jak kto woli. Ile ich ma być? N plus 1. Dlaczego plus 1? Ponieważ tablica jest indeksowana od 0, my będziemy i tak indeks 0 i 1 pomijać. To nie są liczby pierwsze. A przy okazji zwróćmy uwagę, że indeks tej tablicy to jest informacja, jaką liczbę testujemy, a wartość tej tablicy to jest informacja, czy to jest liczba pierwsza. Zobaczmy, jak to wygląda. Print p. Mamy tablicę 101 jedynek. OK. Jak działa sito?
od lewej strony lecimy. Napotykamy dwójkę. Jest to liczba pierwsza. Wykreślamy zatem wszystkie jej wielokrotności. W tym wypadku pozbywamy się wszystkich liczb parzystych, które nie są liczbami pierwszymi. OK. Przechodzimy dalej. Trójka. Jest to liczba pierwsza. Wykreślamy wszystkie jej wielokrotności, nawet jeżeli były już wykreślone, jak na przykład dwunastka. Idziemy dalej. Czwórka. Jest wykreślona, a zatem ją pomijamy. Przechodzimy dalej. Piątka. I wykreślamy wszystkie jej wielokrotności. Tak działa sito. Przy okazji pytanie testowe. Jeżeli wykreśliłem wielokrotności tych trzech liczb, to mogę określić, do ilu wszystkie liczby pierwsze? Oczywiście do 25. Pierwiastek z 25 to jest 5. A myśmy już wcześniej ustalili, że wystarczy przetestować do pierwiastka z przeszukiwanej liczby i to nam daje pełną informację, czy dana liczba jest liczbą pierwszą. Czyli ten przedział tutaj przy piątce mógłby nawet się do 25 rozciągać. Zaimplementujmy to. Idę od lewej strony. For i, in, range i oczywiście nie do końca, a do pierwiastka z tej liczby. To już wcześniej określiliśmy, że to wygląda dokładnie tak. Tylko, że zmienną mieliśmy a tutaj mamy zmienną n. I co sprawdzamy? Sprawdzamy, czy kolejna liczba jest liczbą pierwszą. If p od i. Jeżeli ma wartość 1, to z automatu jest prawda. To wtedy co musimy zrobić? Wykreślić wszystkie jej wielokrotności. Jeżeli wszystkie jej wielokrotności to kolejna pętla for j i range. Tak. Zaczynamy od ilu? Od dwukrotności wartości i, czyli 2 razy i. Będziemy to robić tak długo, aż dojdziemy do końca. A będziemy iść z jakim krokiem? No z krokiem oczywiście i, ponieważ wykreślamy wielokrotności. W jaki sposób wykreślamy? P od j ustawiamy po prostu na 0 lub na false, jeżeli użyliśmy tam true. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza tablica P. Rzeczywiście liczby, które nie są pierwszymi, zostały wykreślone. To by było wszystko. Jeszcze dla porządku sprawdźmy, jak wypisać takie liczby pierwsze. Oczywiście w pętli. For i in range przebiegamy całą tablicę, czyli od 2, 0 i 1 pomijamy, do n plus 1, czyli de facto do n i wypisujemy. Oczywiście o ile wartość tej tablicy jest równa 1. Wtedy wypiszemy wartość i, która jest tęże liczbą pierwszą. Rzeczywiście zafunkcjonowało. To są liczby pierwsze z przedziału od 2 do 100, a to jest odpowiadająca im przecedzona przez sito Aristotelesa tablica.